W bezsenną środę jedna z największych zagadek XX wieku, która po dziś dzień, słuchajcie, działa na wyobraźnie. <tryk> hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień, witam was Olga z Wielkiego Buka. Przed wami przełęcz diatłowa. Anny Matwiejewej, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Mowa i Wielkobukowy Bezsenny Patronat. I od razu tutaj, słuchajcie, zaznaczam na wstępie, że to nie jest powieść grozy, to nie jest horror per se, ale to jest taka historia, dotyczy takiej tajemnicy, która do dzisiaj no, spędza sens powiek i doczekała się również wielu horrorowych interpretacji. Co więcej, ta historia też straszy. Chociaż nieco inaczej niż byśmy się tego spodziewali. A dlaczego? Już za chwilę Wam wszystko wyjaśnię. Kto jeszcze o przełęczy Diatłowa nie wie zbyt wiele i nie słyszał jeszcze o co chodzi, to zrobię Wam krótkie słowo wstępu. Pod koniec stycznia 1959 roku grupa młodych turystów ze Związku Sowieckiego pod kierownictwem Igora Diatłowa. Wyruszyła w góry na wyprawę narciarską o najwyższym w tamtym czasie stopniu trudności. Plan był prosty: dotrzeć ze Swierdłowska na Orten, czyli górę na północnym Uralu, i tam rozbić swój docelowy obóz. Jednak po drodze poszło coś bardzo nie tak. Nocą z 1 na 2 lutego grupa Diatłowa rozbiła obóz na zboczu góry Hołatczad, zwanej Górą Umarłych. No, i tak zakończyła się ich historia. Ciała dziewięciorka młodych narciarzy odnaleziono niemal miesiąc później w niewytłumaczalnych pozach wokół pociętego nożem namiotu. Nikt nie przeżył tego, co wydarzyło się tamtej nocy, nikt też nie potrafił wyjaśnić, co też przytrafiło się grupie diatłowa. I zacznę od czegoś, słuchajcie, co moim zdaniem jest bardzo ważne, a mianowicie, sięgając po książkę Anny Matwiejewej, musimy pamiętać, że sięgamy po powieść. Co prawda, autorka w tej powieści przytacza prawdziwe wydarzenia. Ona cytuje również dokumenty rządowe, również przedstawia prawdziwe dokumenty, jednak wciąż. Operuje w ramach fikcji literackiej. Sama Anna Matwiejewa we wstępie do tego wydania, które jest już szóstym z kolei wydaniem tej właśnie powieści, zaznacza, że te wydarzenia wydarzyły się naprawdę, a przynajmniej wydarzyło się, ona opisuje to, co myśli, że się wtedy wydarzyło właśnie. Zaznacza po prostu prawdziwość tych wydarzeń, a w zasadzie to, co ona uważa w tej kwestii za prawdę. Co więcej, na podstawie przytoczonych tutaj dokumentów ona również wysnuwa swoją własną teorię na temat tej dziwnej i niewytłumaczalnej sprawy. Jedno jest tutaj pewne, kochani, przęcz, Diatłowa czyta się z zapartym tchem i z narastającym niepokojem. Dlaczego? Ano dlatego, słuchajcie, że podczas lektury wychodzi tutaj to, co zawsze wychodzi, kiedy mowa o Związku Sowieckim i o zasadach działania jego aparatu państwowego. A mianowicie, nie ma zbrodni, nie ma Matejczyk zgonów, wszystko jest pod kontrolą. Zatuszowano śledztwo, podawano nieprawdziwe informacje, i do końca nie wiadomo, które dokumenty tak naprawdę są prawdziwe które zostały spreparowane na potrzeby opinii publicznej. I ta dezinformacja, która wypływa podczas lektury powieści Anny Matwiejewej, jest najbardziej przerażająca. Dlatego, że słuchajcie, na tej górze przecież naprawdę straciło życie dziewięcioro młodych ludzi. Bez względu na to, kochani, czy oni zostali zaatakowani przez dzikie niedźwiedzie, bez względu na to, czy zostali porwani przez UFO, bez względu na to, czy oni zostali napadnięci przez ludzi gór, bez względu na to, czy zmiotła ich z powierzchni ziemi dziwna lawina, bez względu na to, czy stali się ofiarami promieniowania eksperymentalnej rakiety. Oni po prostu zginęli. I nic tego nie cofnie. Żadna teoria, nawet najbardziej pokręcona, ona nie przywróci życia tym ludziom. A prawda zawsze tutaj pozostanie w sferze domysłów. No i te domysły właśnie są najbardziej fascynujące. z diatłowa Tajemnica Dziewięciorga to jest, słuchajcie, taka książka, która spodoba się zarówno miłośnikom tajemnic, miłośnikom grozy, ale także na przykład miłośnikom opowieści wysokogórskich. Nieco inaczej, nieco mniej bezsennie, ale wciąż jednak bezsennie, dlatego że ta historia no ona ściąga sens z powiek. Przekonajcie się zresztą sami, no i dajcie mi koniecznie znać, czy słyszeliście o przełęczy Diatłowa, czy słyszeliście o tej sprawie, o tej tajemnicy, czy słyszeliście jakieś Teorie, inne teorie niż ja tutaj na przykład podrzuciłam, nawet te najbardziej absurdalne. Czy czytaliście może jakieś fascynujące artykuły w tej sprawie, albo oglądaliście filmy? Dajcie mi koniecznie znać. Jestem ogromnie ciekawa, dlatego że słuchajcie, Anna Matwiejewa była jedną z pierwszych, które w ogóle poruszyły tę sprawę po upadku Związku Sowieckiego, i ona jako pierwsza właśnie wysnuła taką teorię, jak wysnuła. Ja nie chcę wam jej zdradzać, sami zresztą musicie sprawdzić. A ja teraz razem z wydawnictwem mowa zapraszamy Was na konkurs. Mam dla was jeden egzemplarz Przełęczy Diatłowa do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi. Jaka jest Waszym zdaniem najbardziej tajemnicza, niewyjaśniona sprawa na całym świecie według Was? No Na przykład, chodzi mi o trójkąt bermudzki, że coś tam się dzieje, ale nie wiadomo do końca, co? Dajcie mi koniecznie znać swoje odpowiedzi, wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 kwietnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Przełęcz dziatłowa Anny Matwiejewej absolutnie fascynująca lektura. No i jak widzicie, nie przez przypadek wybrałam ją właśnie do bezsennej środy, dlatego że to jest opowieść o tajemnicy, opowieść o mroku, opowieść o sekretach, które zagrzebały się gdzieś w historii. No i jestem ciekawa, gdzie właśnie tutaj leży prawda. Po więcej, zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, jeżeli wolicie sobie poczytać. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na książkowe premiery marca. Zaglądajcie tutaj, 13 moich propozycji dla Was. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał książkowy, literacki, a każda środa jest tutaj bezsenna. Mówimy o horrorze i o grozie. Jeśli Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!